Naszym gościem jest Szymon Tarant, który podczas Mistrzostw Europy Seniorów w UKKG, tutaj w Strzegomiu, będzie gospodarzem toru. Jaki tu będzie stał parkour? Muszę powiedzieć, że to bardzo fajny plac, chyba mój ulubiony w Polsce, bo po pierwsze jest duży, a po drugie ma na środku dwa dęby, które powodują, że tutaj nie można ustawiać standardowych parkourów, tylko trzeba wymyśleć coś, co jest zawsze inne niż ustawiałem gdzie indziej. Czy już wiesz, gdzie będą stały wszystkie przeszkody, czy dopiero tylko kilka jest zaplanowanych? Mam okazję stawać tutaj bardzo dużo, zarówno parkury do WKKW w czasie Pucharu Narodów, jak i wiele zawodów skokowych. Stawiałem tutaj mistrzostwa kucyków, stawiałem zawody ogólnopolskie, więc pewne warianty mamy już przećwiczone, jeśli chodzi o linie, jeśli chodzi o krzyżowanie tych linii. Oczywiście to wszystko trzeba dostosować do wymogów Mistrzostw Europy oraz do dobrego pokazania tego w mediach, w telewizji, ażeby te najbardziej widowiskowe elementy stały blisko ludzi, blisko kamer. Rozumiem, że to jest Twój ulubiony plac i ulubione miejsce i znasz je tak, że to nie jest dla Ciebie żaden problem, nie jest to jakieś ogromne wyzwanie. Wyzwanie na pewno jest, bo ranga jest olbrzymia i odpowiedzialność też, ale tak jak powiedziałem na wstępie, ten plac jest bardzo przyjemny do ustawiania i nie kryję, że jest moim ulubionym placem. A czy mógłbyś zdradzić chociaż może, gdzie będą stały te dwie przeszkody, żeby tak już był przedsmak tego konkursu? Arena jest bardzo duża, 90 na 90, a sztuką ustawienia dobrego parkouru na takiej arenie jest równomierne rozstawienie przeszkód, tak ażeby wszyscy, niezależnie od tego, w którym miejscu siedzą, coś widzieli, a więc przeszkody będą wszędzie. A może jakiś narożnik lub coś opowiesz, gdzie będzie coś ciekawego stało? Myślę, że potrójny szereg, tutaj będzie główna trybuna, będzie najwięcej ludzi i tutaj właśnie po lekkim łuku będzie stał potrójny szereg, i dalej zawodnicy pojadą do ostatniej przeszkody, a więc emocje będą kumulowały się do końca, bo najtrudniejszy element będzie na końcu tej trasy. Czy zgadzasz się zatem, że właśnie zawodnicy muszą się koncentrować do końca parkouru, bo jednak bardzo często ta ostatnia przeszkoda to takie trochę rozprężenie, już zawodnik i koń są gdzieś tam daleko w stajni myślami i ten drąg spada? Dużo w tym prawdy. WKKW ma swoją specyfikę, jeśli chodzi o skoki, ale obserwując tutaj przez wiele lat tych najlepszych WKKWistów, to trzeba powiedzieć, że oni jeżdżą bardzo dobrze. A ustawiając imprezy mistrzowskie i finały, to zawsze mam taką koncepcję, że ta ostatnia przeszkoda, w tym przypadku będzie to wynikająca z przepisów 12, ustawiona jest na dalekim dystansie po 11, ażeby właśnie sprawdzić też nerwy zawodników. Bo wiadomo, że długi dystans z jednej strony jest łatwy, ale z drugiej strony, jeśli to jest dystans krótki, na przykład na 4, na 5 kroków galopu konia, z góry obliczony, zawodnik wie, przytrzymać, skrócić, to decyzję ma w głowie od początku. Jeśli to jest długi dystans, powyżej 35 metrów, gdzie tych kroków może być 11, 12, czasami 13 galopów u konia, no to wtedy w nerwach te decyzje zawodnicy często zmieniają i zdarza się wtedy błąd na ostatniej przeszkodzie, ale tego nie robią mistrzowie.